No to jest deklaracja, która zmienia wszystko, więc rozbieg i lecimy. Frajda Życia z Bogiem, słowo daje dziś wersję espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. Jesteśmy w Ewangelii Mateusza i przyglądamy się modlitwie Ojcze Nasz. Dziś dochodzimy do słów Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi, ale najpierw Bądź wola Twoja. Śmiem twierdzić, że to jest deklaracja, która zmienia wszystko. Doświadczam tego osobiście. W 1997 roku, w czasach szkoły średniej, podjąłem decyzję, że Jezus Chrystus będzie moim Panem i Zbawicielem. Czyli nie tylko, że kulturowo czy w jakichś porywach serca będę yy, należał do kościoła, chodził do kościoła, będę jego częścią. Chodzi o to, że w moim codziennym życiu Jezus Chrystus jest Bogiem. Uczę się żyć w dialogu z Nim, po to, żeby właśnie te słowa bądź wola Twoja były konkretem w moim życiu. To zmienia wszystko. Kogo Pytam o zdanie, aby być Mu posłusznym. Do kogo należy? Kogo uznaje za najwyższy autorytet w swoim życiu? Nie tylko autorytet, ale za, za Boga. Um, więc bądź wola Twoja. Tak naprawdę um, kwestia tego, kto decyduje w moim życiu, decyduje o tym, czy jestem chrześcijaninem, czy nie. Czy stawiam na swoim? Czy rzeczywiście zapraszam Boga, aby to On był królem tych decyzji? Bądź wola Twoja. To jest deklaracja, która mówi: Boże, ufam Ci, wierzę, że masz dla mnie to, co najlepsze, niech stanie się to, co Ty chcesz. I wiecie, tak sobie myślałem, że te słowa możemy powiedzieć: Bądź wola Twoja. Możemy powiedzieć: Bądź wola Twoja. Możemy powiedzieć: Bądź wola Twoja. Różnie można te słowa wypowiedzieć, ale wierzę, że Bóg marzy o tym, aby każdy z nas Wypowiadał te słowa z miłością, z zaufaniem, z radością, że mamy Boga, który wie wszystko, mamy Boga, który naprawdę chce dla nas tego, co najlepsze. Pokazał to oddając swojego syna Jezusa Chrystusa jako ofiarę przebłagalną za, za nasze grzechy. I teraz, kiedy odkrywasz to, jaki jest Bóg, że możesz mu ufać, wtedy to bądź wola Twoja jest naturalną reakcją. Bo po prostu wiesz, że Bóg jest dobry, że chce Twojego szczęścia, ostatecznie chce Twojego szczęścia, że, że chce Cię przeprowadzić przez meandry życia. Więc y, myślę, że dzisiaj to jest dobre pytanie, dla mnie też przede wszystkim. Y, bądź wola Twoja. Jak ja mówię Bogu, bądź wola Twoja? Może są takie dziedziny, w których nie chcę tego panowania. Y, a zobaczcie, że w przypadku Jezusa, Jezus stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. No, i gdy modlił się w ogrujcu, w ogrodzie oliwnym, to była taka bardzo mocna modlitwa. Chociaż Jezus po ludzku bał się śmierci krzyżowej, nie chciał tego ogromu niewyobrażalnego cierpienia, ale ostatecznie powiedział: Ojcze, nie moja wola, ale twoja niech się stanie. I dzięki temu został przeprowadzony przez śmierć aż do zmartwychwstania. Aż do zmartwychwstania. I yy, dzisiaj niech to hasło bądź wola Twoja będzie dla nas taką inspiracją do przyjrzenia się w ogóle, jaki masz obraz Boga. Czy znasz Boga, któremu możesz zaufać? Czy Bóg jest Bogiem, któremu ufasz w kolejnych kwestiach, w kontekście relacji, finansów, pracy, nauki, przyszłości? Yy, czy ufasz Bogu, czy podejmujesz decyzję w oparciu o Jego Słowo, o Jego prowadzenie? Bądź wola Twoja. Przyjrzyjmy się, jak to funkcjonuje w życiu każdego z nas. A Ty pomóż nam w tym, kochany Duchu Święty. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.